Awantura na komisji wizowej. Obajtek, błagam, niech się pan przestanie kompromitować. Karczemna awantura na komisji wizowej. Daniel Obajtek zaczął być pytany o prawa pracownicze w kontekście inwestycji Olefina III. Byłemu prezesowi ewidentnie puściły nerwy. Błagam, niech się pan przestanie kompromitować. Zaczął grzmieć w stronę przewodniczącego Marka Sowy. Obajtkowi pokazano zdjęcia hotelu pracowniczego dla zatrudnionych na budowie Orlenu w Płocku. Przewodniczący komisji nazwał miasteczko obozem w Starej Białej. Były prezes Orlenu przekonywał przy tym, że nie wszyscy żyli w takich warunkach. Część pracowników Hyundai'a kwaterowano w hotelach, mówił. Marek Sowa przekazał, że średnio na mieszkańca w miasteczku przypadało 6 metrów kwadratowych. Dopytał więc świadka, czy wie, ile powinna w Polsce wynosić średnia powierzchnia na osobę w lokalu. Po tym pytaniu Obajtek nie wytrzymał. Panie przewodniczący, błagam, niech się pan przestanie kompromitować. Czy jak pan idzie na targ i kupuje owoce, to pyta pan, kto je zbierał? Kropka. Powinien pan pogratulować nam tej inwestycji i powiedzieć, budujecie silną, zdrową gospodarkę, odparł Obajtek, po czym jego mikrofon został wyłączony. Obajtek, to prezes Hyundai'a, powinien zeznawać przed komisją. Przypomnijmy, Obajtek został wezwany na przesłuchanie w związku z inwestycją Olefiny III. Orlen umowę na budowę kompleksu Olefiny III podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 roku. Na wtorkowym przesłuchaniu były prezes Orlenu pojawił się bez pełnomocnika i po złożeniu przyrzeczenia rozpoczął zeznania od swobodnej wypowiedzi, w której podkreślał, że nie on powinien siedzieć przed komisją. Z jednej prostej przyczyny, ponieważ Orlen, ani prezes Orlenu w żadnym wypadku nie zajmował się imigrantami nielegalnymi, a tak naprawdę takie inwestycje są wykonywane zgodnie ze standardami międzynarodowymi, że konsorcjum, które wygrywa, ponosi odpowiedzialność za wszystkich zatrudnionych pracowników, podkreślił. Jak dodał, gdyby komisja i jej poprzedni przewodniczący Michał Szczerba, KO, oraz obecny, Marek Sowa, KO, wiedział o tym, to najpierw sprawdziłby w Orlenie. W ocenie Obajtek to prezes Hyundai'a powinien stanąć przed komisją, a nie on. Jeżeli komisja dochodzi wszelkich starań, to powinien pan przewodniczący, poprzedni przewodniczący generalnie do Seulu wysłać polską policję, by ściągnęły prezesa Hyundai'a, czy też prezesa firmy hiszpańskiej, podsumował Obajtek. Przewodniczący Sowa odpowiedział świadkowi, że nie będzie pouczał komisji, kogo ma wezwać na posiedzenie. Obajtek ripostował, że Sowa zapowiadał w mediach, że umożliwi mu swobodną wypowiedź. Łamie mi pan dziś to prawo do swobodnej wypowiedzi. A tak się składa, że nie powiedziałem nic, co jest nieprawdą, mówił świadek. Przerywanie jest nieeleganckie i pozbawia mnie podstawowych praw, które powinienem mieć jak każdy, kto w komisji uczestniczy, dodał. Obajtek mówił też, że inwestycja nadal jest realizowana, więc jeśli były materiały prasowe z maja 2024 roku, to również powinien być poproszony, taka moja sugestia, urzędujący prezes Orlenu, w tym zakresie, jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości. Świadek akcentował też, że nie można mylić nielegalnych imigrantów z pracownikami, którzy pracują. To tak jakby Polakom powiedzieć, że jak pracują za granicą, są nielegalnymi migrantami. To jest samo w sobie skandalem, powiedział. Obajtek mówił też o sytuacji Orlenu, kiedy obejmował nad nim kierowanie. Jak przekonywał, spółka była pozostawiona w bardzo fatalnym zaniedbaniu. Zyski, które wypracował przez 8 lat, to były zyski, które nie pozwoliły na żadny proces inwestycyjny. To były zyski, które spychały Orlen z mapy jako firmy, która w tym regionie ma jakiekolwiek znaczenie, mówił. Dodał, że Orlen pod jego zarządem zaczął działania m.in. poprzez strategię, by to naprawić.
Odnosząc się do Olefin III, wskazał, że to strategiczna inwestycja dla całego regionu. Jak powiedział, na wszystkich inwestycjach w Polsce, które rozpoczął Orlen, pracuje ok. 1000 polskich firm. W piku to jest około 12 tysięcy ludzi, jeśli chodzi o Płock i prowadzenie tej inwestycji, dodał. Po zakończeniu swobodnej wypowiedzi, przewodniczący komisji pytał świadka, czy zapłacił już 9 tysięcy złotych, które nałożył na niego sąd za wcześniejsze niestawiennictwo na komisji. Mam prawo się odwoływać i się odwołuję. Korzystam ze swoich praw, panie przewodniczący, odparł Obajtek.